Dzień dobry Państwu. Trochę sytuacja się zmienia, ale za chwilę o tym powiem. A teraz zobaczmy, no weekend będzie ciepły, ostatni ciepły taki weekend, plus 7, pochmurno, brzydko. W Moskwie jest 0, dzisiaj rano było, to też bardzo ciepło jak na Moskwę. Na Uralu w Permie minus 10, to też za ciepło. A normalnie jest na Syberii w Wierchojańsku, nad rzeką Janą, minus 42. Ale w Sylwestra o 20 było tam minus 50. Tak. Proszę teraz o mapę synoptyczną, bo coś się zaczyna zmieniać. Coś rokuje nadejście może jakiejś lekkiej zimy. No ten niż jest zawsze na Skandynawii, bo Państwo pamiętacie, ale w basenie Morza Śródziemnego były wyże. A teraz nad Hiszpanią, wczoraj, dzisiaj, jutro, utworzył się niżyk, głęboki dosyć, który będzie przesuwał się w kierunku Włoch, Turcji. Jak on się przesunie do Turcji, to zacznie wiać ze wschodu, bo w każdym niżu krążą tak, o w tym też tak. Ale wtedy Polska znajdzie się po północnej stronie tego niżu i będzie wiało ze wschodu. Od niedzieli, poniedziałek mrozy, ale nieduże. W nocy około minus 6, w dzień minus 2, 0, ale ma śnieg spaść w wtorek, środa. To może wreszcie będziemy mieli biało w Koninie. Bo ten wyż rosyjski, mroźny, on się wykorzysta na zejściu niżu i zbuduje się klinem w kierunku Europy Środkowej Polski. I to będzie ta zmiana. No wreszcie coś innego. Dziękuję Państwu bardzo.